Drużyna PGE Skry od połowy sierpnia przygotowuje się do nowego sezonu Plus Ligi, a ten wystartuje już na początku października. Będzie intensywny i zapewne wyczerpujący. You know, if you look at our schedule of the season, you should have 50 matches. So it's... Jeśli spojrzy się na grafik nadchodzącego sezonu, widać, że gramy 50 meczów. To jest całkowite szaleństwo. Będziemy grać dwa razy w tygodniu. Nie będzie więc zbyt dużo czasu na treningi. Mamy teraz miesiąc, aby wykonać jak najlepszą pracę. Przygotować drużynę od strony fizycznej tak, aby zawodnicy byli w formie, ale też taktycznej, by poznali system gry, wiedzieli, jak ze sobą grać. Czeka nas dużo pracy, aby to osiągnąć. Do sztabu szkoleniowego w tym sezonie dołączył Krzysztof Stelmach i to pod jego kierunkiem blisko 3 tygodnie trenowali żółto-czarni. Widzę, że podczas 3 tygodni pracy pod okiem Krzysztofa drużyna wykonała ciężką pracę. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra. Wszyscy zawodnicy są zaangażowani w treningi, walczą o pozycję w drużynie. To są pozytywne sygnały. Oczywiście pierwsze mecze pokażą mentalne przygotowanie zespołu. Tak jak powtarzam zawodnikom, są dwie rzeczy, które kocham w siatkówce. Rozwój umiejętności technicznych oraz duch współzawodnictwa. Kładę nacisk na serce do walki, bo jeśli spędza się tyle czasu na treningach, na siłowni, ważne jest, aby czerpać radość ze współzawodnictwa. Wtedy gra się dobrze i wygrywa. Into the gym to prepare and to compete is to enjoy through the game and to enjoy will be playing good and win. Szkoleniowiec Bełchatowian nie ukrywa, że liczy w tym sezonie na mistrzowski tytuł. Mam nadzieję, że wywalczymy mistrzowski tytuł. Myślę, że wszyscy zawodnicy przychodzą do zespołu PGE Skry, aby walczyć o złoto, ale z pewnością nie jesteśmy jedyną drużyną z takimi marzeniami i celami. Teraz jeszcze nie jest czas, aby myśleć o tytułach, a o budowie zespołu i jak najlepszym jego przygotowaniu do rozgrywek. Efekty tej pracy zobaczymy w nadchodzącym sezonie. Zawodnicy dołączają do drużyny PGE Skry również z powodu występów w Lidze Mistrzów. W tegorocznej edycji gramy w rundzie eliminacyjnej i najpierw trzeba wygrać dwumecz. Myślę, że potem mamy dobrą grupę z Modeną i dwoma innymi zespołami. Powinniśmy być w stanie zakwalifikować się do fazy play-off. Zatem mamy też marzenia dotyczące rozgrywek Ligi Mistrzów. Bełchatowianie mają za sobą pierwszy mecz sparingowy. W Kępnie siatkarze PGE Skry wygrali z AZS-em Częstochowa 3-0. Najlepiej punktującym siatkarzem był Sreczko Lisiniacz.